Ojcze, dziękujemy Tobie za dzisiejszy wieczór. Dziękujemy, że Twoje słowo jest dla nas istotne, że Twoja prawda, ona nas przenika i ona zostawia w nas Twoje objawienia. Ojcze, dziękujemy Tobie, że te objawienia pracują w nas teraz. Jesteśmy skupieni na Twojej prawdzie, Ojcze, w imieniu Jezusa. Przyjaciele, ja wczoraj tak zasugerowałem, żebyście obejrzeli takie nauczanie na temat Gdańska, ale ja poszedłem do wniosku, że musimy o tym sobie powiedzieć, bo to nie obejrzy się bez tego. Chcę mówić o tym, że nie ma grzechu śmiertelnego i że nie ma możliwości, aby Twoje zbawienie zostało stracone. Nie ma opcji takiej. To jest coś, co zostało wprowadzone do życia wierzących ludzi, dlatego, ponieważ twórcy tego rodzaju doktryn bali się, nie rozumieli, jak funkcjonuje duchowa rzeczywistość. Pierwszy list Jana 5,13, najpierw przeczytamy. Pierwszy list Jana 5,13. To napisałem wam, którzy wierzycie w imię Syna Bożego, abyście wiedzieli, że macie żywot wieczny. A więc to, że mamy życie wieczne, jest w sferze naszej pewności. Ty wiesz, że masz życie wieczne. To nie jest coś, że ty się tego domyślasz, że ty jesteś człowiekiem, który jakoś się z tym boksuje i nie wiem, może tak, może nie. Ale kiedy rodzisz się z Bożego Ducha i przyjmujesz prawdę Bożą, to w Tobie powstaje pewność zbawienia. Pewność zbawienia. I teraz od 16 do 20 czytamy, od 16 wersetu do 20 ten sam list. Jeżeli ktoś widzi, że brat jego popełnia grzech, lecz nieśmiertelny, niech się modli, a Bóg da mu żywot. To jest tym, którzy nie popełniają grzechu śmiertelnego. Wszak jest grzech śmiertelny. Nie o takim mówię, żeby się modlić. Wszelka nieprawość jest grzechem, lecz nie każdy grzech jest śmiertelny. Wiemy, że żaden z tych, którzy się z Boga narodzili, nie grzeszy, ale ten, który z Boga został zrodzony, strzeże go i zły nie może go tknąć. My wiemy, że z Boga jesteśmy, a cały świat tkwi w złem. Wiemy, że Syn Boży przyszedł i dał nam rozum, abyśmy poznali Tego, który jest prawdziwy. My jesteśmy w tym, który jest prawdziwy, w Synu Jego, Jezusie Chrystusie. On jest prawdziwym Bogiem i życiem wiecznym. To jest bardzo ciekawy tekst. Ja zachęcam, żebyście sobie rozważali go. Tu jest fajnie napisane. Abyście wiedzieli, że macie żywot wieczny, a w 17, 18, 19 i 20 jest 4 razy użyte słowo wiemy. A wystarczy. Pierwszy list Jana, 5 rozdział. Najpierw przeczytałem werset 13, potem od 16 do 20. A, ciekawa w ogóle rzecz. Zaraz sobie o tym będziemy dalej mówić. Więc widzimy 16 werset. 16 werset mówi, wszak jest grzech śmiertelny. Biblia Gdańska tłumaczy to, tak jak mówi to oryginał, wszak jest grzech ku śmierci. Jest grzech ku śmierci. Grzech, harmatia, to oznacza dokładnie błędny wybór. To słowo śmierć tutaj jest takie użyte słowo thanatos. W liście do Rzymian 6:2-11 użyto tego słowa thanatos czterokrotnie. To słowo oznacza śmierć ostateczną, inaczej, śmierć zupełną. I to słowo brzmi, ten zwrot, grzech śmiertelny, to harmatia thanatos, błędny wybór, w wyniku którego następuje pewna śmierć.
Taki to jest zapis grecki tutaj. A więc grzech śmiertelny to grzech na śmierć. To grzech, którego efektem jest śmierć. I to jest jasno i klarownie tutaj napisane. Teraz chciałbym, żebyśmy sobie dalej popatrzyli jeszcze w ten tekst. Siedemnasty werset. Wszak wszelka nieprawość jest grzechem, lecz nie każdy grzech jest śmiertelny. Czyli nie każdy grzech powoduje śmierć. Nie każdy wybór powoduje śmierć. Wiemy dalej, że żaden z tych, którzy z Boga się narodzili, nie grzeszy. I to jest mistrzostwo świata tutaj. Wiemy, jesteśmy pewni, że żaden, który narodził się z Boga, nie grzeszy. Grzeszysz czy nie? To jest bardzo ważne pytanie. O czym tutaj mówi Jan? Wiecie o czym? Kto to znaczy? Ten, co narodził się z Boga. Powiedziałem wam wczoraj, kim jesteście? Kim jesteś? Jesteś odrodzonym duchem. Kto nie grzeszy? Odrodzony duch. Prawdziwy ty. Nie grzeszysz. Wiesz, że nie możesz zgrzeszyć? Przeczytam jeszcze raz. Wiemy, jesteśmy pewni, że żaden z tych, którzy się z Boga narodzili, nie grzeszy. Nie grzeszysz. Nie jesteś grzesznikiem. Ale ten, który z Boga został zrodzony, strzeże go i zły nie może go tknąć. Nie może tknąć twojego ducha zły. Nie może tknąć twojego wnętrza. Nigdy! My wiemy, że z Boga jesteśmy. Tutaj następuje rozdzielenie ciekawe. A cały świat tkwi w złem. Czyli tutaj jest pokazane, że istnieją jakieś dwa ugrupowania. Jedno, które jest z Boga i nie grzeszy. Drugie, które nie jest z Boga i trwa w złem, czyli w grzechu. Wiemy, że Syn Boży przyszedł i dał nam rozum, czyli teraz odwołuje się do logicznego myślenia, abyśmy poznali tego, który jest prawdziwy. My jesteśmy w tym, który jest prawdziwy, w Synu Jego, Jezusie Chrystusie. On jest tym prawdziwym Bogiem i życiem wiecznym. Co to oznacza? Czym jest grzech śmiertelny opisany w tym miejscu? Czym jest grzech, czyli wybór powodujący śmierć? Te wersety odnoszą się, drodzy przyjaciele, do niewybrania Jezusa jako Pana i Zbawiciela. Co to jest grzech na śmierć? To grzech niewybrania Jezusa jako Pana i Zbawiciela. O tym mówią te wersety. Gdyż te wersety jasno i klarownie mówią, że żaden z tych, którzy się z Boga narodzili, nie grzeszy. A cały świat, czyli ci, którzy nie narodzili się z Boga, grzeszą, są w grzechu. W czym są? W niewybraniu, w złym wyborze. Te słowo, harmatia, błędny wybór. Oni błędnie wybrali, nie wybrawszy Jezusa jako Pana i Zbawiciela. I w związku z tym popełnili, inaczej, trwają w grzechu na śmierć. Dlatego też tutaj Jan wcześniej mówi w 16, jeśli ktoś widzi, że brat jego popełnia grzech, lecz nieśmiertelny, nieśmiertelny. I tutaj ludzie czytają ten werset i mówią, aha, to brat też może śmiertelny. Nie, te wersety tak nie mówią. Paweł mówi, Paweł akcentuje, że brat może popełnić grzech, lecz ów grzech nie jest grzechem śmiertelnym, ponieważ
Werset wyżej Paweł mówi, że wszelka nieprawość jest grzechem, lecz nie każdy grzech jest śmiertelny. Wiemy, że żaden z tych, którzy się z Boga narodził, nie grzeszy. Czyli tutaj on mówi, że gdy brat twój grzeszy, a za chwilę mówi dwa wersety dalej, że wierzący nie może grzeszyć. A więc widzimy, ponieważ Biblia sama się wyjaśnia, pamiętajcie. A sama się wyjaśnia. A więc widzimy, że ten 16 werset, on mówi, że chrześcijanin, brat, siostra, oni nie mogą posiadać w sobie grzechu śmiertelnego. Oni są żywi w duchu. Oni nie są martwi w duchu. Wszak jest grzech śmiertelny. Nie o takim mówię, żeby się modlić. To tak a propos, jak ktoś mówi, czy mam się modlić o ludzi niewierzących. Na pewno nie po to, żeby im życie poukładać. Nie spędzamy czasu na tym, aby światu poukładać życie. Nie obchodzą nas błędy świata. Nie zajmujemy się błędami świata. A to tak zupełnie na marginesie. Grzech śmiertelny, zapisz to sobie w swojej duszy raz na zawsze. Czyli grzech na śmierć to grzech nieprzyjęcia Jezusa jako swojego Pana i Zbawiciela. Prościej nie można. Zrobiono z tego coś, czym to coś nigdy nie było. Bano się powiedzieć, że narodzony z Bożego Ducha człowiek ma nową naturę, jest połączony z Bogiem na zawsze i nigdy nie odejdzie od Boga. Nigdy. Nigdy. Jak ja się jednemu pastorowi to tłumaczę, ja to jak mam czas, to tak rozmawiam z różnymi nauczycielami Słowa Bożego. Tak akurat miałem wtedy z nim czas i porozmawiałem, postawiłem mu wszystkie aspekty. Więc już nie miałem nic do powiedzenia. Wiecie, co mi powiedział wreszcie? No ale jest wszystko możliwe dla wierzącego. Można też od Pana wyjść. I poszedł. Ja mówię, nie, normalnie. To dobrze, ja to mówię, to dobrze, że jestem po tej dobrej stronie mocy, rozumiecie? Bo mi czasami normalnie mnie nerwy biorą, rozumiesz? Wszystko jest możliwe dla wierzącego. Poszedł. Możemy się odwrócić od Pana. No wie, ty jesteś chory na głowę. A możesz się odwrócić od siebie? Zrób to. Proszę, zrób taki numer. Odwróć się. Przecież jesteś jedno z Bogiem. Jeden organizm. To co ty myślisz? Czy się możesz odwrócić? Odwróć się od siebie. Gdzie się nie pojawisz, tam będziesz ty. Wszędzie na świecie będziesz ty, jeśli tam pójdziesz. Nie uciekniesz od siebie nigdy. Nigdy. A z Bogiem jesteś zjednoczony. To jest jedna materia, jeden organizm. To, o czym wczoraj powiedziałem. Grzech przeciwko Duchowi Świętemu. Dobre. Też mam na to zaraz odpowiednie artykuły. Demas, który odpadł, poszedł do świata. Ale nie powiedziane, że nie poszedł do nieba później. Nie ma ciągu dalszego, ale spowiedziano, że odszedł do świata. Do świata. Kto z was odszedł do świata w życiu? Ja. Są z nami z powrotem? Demasy? Na 6 lat. Ludzie lubią zrobić rundkę po pustyni. Dużo to kosztowało. Dużo kosztowało. Następna rzecz. Następny świadek. List do Hebrajczyków 6,4,9. Bardzo lubiany fragment przez tych, którzy są obrońcami grzechu śmiertelnego, tych chrześcijan, tak zwanej zbrojnej grupy lękowej. List do Hebrajczyków 6,4,9. Jest bowiem rzeczą niemożliwą, żeby tych, którzy raz zostali oświeceni i zakosztowali daru niebiańskiego i stali się uczestnikami Ducha Świętego i zakosztowali Słowa Bożego, że jest dobre,
oraz cudownych mocy wieku przyszłego, gdy odpadli, powtórnie odnowić i przywieźć do pokuty. Ponieważ oni sami ponownie krzyżują Syna Bożego i wystawiają Go na urągowisko, albowiem ziemia, która piła deszcz często na nią spadający i rodzi rośliny użyteczne dla tych, którzy ją uprawiają, otrzymuje błogosławieństwo od Boga. Lecz ta, która wydaje ciernie i osty, jest bezwartościowa i bliska przekleństwa, a kresem jej spalenie. Ale chociaż tak mówimy, to jeśli chodzi o was, umiłowani, jesteśmy przekonani o czymś lepszym. Zwłaszcza co dotyczy zbawienia. I werset 9 chcę, żeby był tym wersetem, który będzie w was sobie podczas tych kolejnych kilku minut błyszczał jako pierwszy. Werset 4. Najpierw ci, którzy zostali oświeceni. Co to oznacza zostać oświeconym? Słowo oświecony oznacza, że padło na coś lub na kogoś światło. Snop światła. Być oświeconym oznacza przyjąć światło, które rozświetla ciemność jakąś. Dzisiaj tutaj słyszeliśmy historię, którą mówiła nam Basia, składała świadectwo o człowieku, który, kiedy mu mówiła o Jezusie, płakał, był bardzo poruszony tą historią, grzechy jej wyznał, ale potem w równym tempie powiedział, nie chcę tego Jezusa. Klasyczny przykład człowieka oświeconego. Basia, która jest, jak wszyscy wiemy, światłością świata i solą ziemi, oświeciła owego człowieka. I zrealizowała w ten sposób pierwszą część tego fragmentu, o którym dzisiaj rozważamy. Człowiek został oświecony. Pytanie, czy oświecenie równa się nowe narodzenie? Został oświecony. Czy narodził się z Bożego Ducha? Nie. Bo można zostać oświeconym, można zostać poinformowanym przez światło z nieba o tym, że jesteś człowiekiem, który jest na dnie, ale to jeszcze nie oznacza, że uznałeś Jezusa jako swojego Pana. To jeszcze nie oznacza, że ty uwierzyłeś w to, że twoje grzechy są przebaczone. Oświecenie to nie nowe narodzenie. Dalej. Zakosztowali daru niebiańskiego. Czym jest dar niebiański? No to dar z nieba. To coś z nieba, coś nadprzyrodzonego, coś, co jest szczególne, nieziemskie. Jest to coś również, co jest darowane, a nie wypracowane, prawda? Na przykład, co? Ewangeliści? Uzdrowienie. Amen? A uzdrowienie jest darem z nieba? Halleluja! Jak wielu ludzi widzieliście, którzy zostali uzdrowieni, a nigdy nie przyjęli Jezusa? Czy przyjęcie daru z nieba równa się nowe narodzenie? Nie. Osobiście w mojej służbie. Nie wiem, jak to można procentowo, trudno mi powiedzieć. 90 do 10. 90% przyjmuje uzdrowienie. 10% przyjmuje Jezusa jako Pana. Widzieliśmy masę ludzi, które były przez nas uzdrowione. Pod naszymi rękami prostowały im się kości, przesuwały miednice. Mówili dziękuję. I odchodzili. W Częstochowie na nasze spotkanie przyszedł człowiek, który miał martwe oko od urodzenia. Nie miał w środku nerwów. Przyszedł i mówi, nie wyrosły mi nerwy. Położyliśmy na niego ręce. Pomodliliśmy się. W ciągu 30 sekund wyrosły mu nerwy. Nawet nie przyszedł na spotkanie później.
które było tego samego dnia. Powiedział dziękuję i wyszedł. Rozumiesz, o to kama? Przyjęcie daru z nieba nie oznacza nowego narodzenia. Czytajmy dalej. Zakosztowali daru niebieskiego. Dalej. Stali się uczestnikami Ducha Świętego. Kim jest uczestnik Ducha Świętego? To ktoś, kto w czymś uczestniczy. To ktoś, kto jest w pewnej formule uczestniczenia. Kiedy przychodzi Boża chwała na spotkanie, kiedy aniołowie chodzą, kiedy jest potężna Boża obecność, ludziom z rąk cieknie olej. Widzę ludzi, którzy płaczą, którzy leżą na ziemi, a potem wychodzą z kościoła i nie wracają. Kiedyś zauważyłem pewne zjawisko. Głosząc na ulicach, zacząłem zauważać różnych pijaków, meneli, narkomanów, którzy podchodzili do mnie i stali. Kiedyś wręcz głoszę, podszedł do mnie jakiś pijak, ustał do mnie tak tyłem z boku i tak stał. A ja głosiłem. Pytałem potem Boga, Panie, dlaczego ci ludzie tutaj stoją? Nie nawracają się, odchodzą później. A Duch Święty tutaj powiedział, bo jestem dobrze w namaszczeniu. Moje namaszczenie koi ich bólem. Jest im dobrze. Są uczestnikami Świętego Ducha. Uczestniczą w czymś. Są częścią manifestacji Bożej. Czy bycie częścią manifestacji Bożej oznacza nowe narodzenie? Nie. I zakosztowali Słowa Bożego, że jest dobre. Kim są ludzie, którzy zakosztowali Słowa Bożego, że jest dobre? Mnóstwo biznesmenów w Stanach Zjednoczonych systematycznie co miesiąc przelewa swoje dziesięciny do kościołów ewangelicznych. Wiecie dlaczego? Bo mają coraz więcej pieniędzy. To proste. Kiedy nasza służba zaczęła się rozwijać i rozpoczęliśmy system finansowania, zaczęli nas finansować ludzie, którzy są niewierzący również. Wiecie, moich nauczań słucha bardzo dużo ludzi. Ludzie nie oddają życia Jezusowi, a słuchając moich nauczań, odnoszą życiowe sukcesy. Biorą dofinansowania odważnie, zakładają firmy, przelewają nam pieniądze na konta. Dziesięciny ze świata. Wiecie dlaczego? Uwierzyli, że sianie pieniędzy tam, gdzie jest życie, będzie przynosiło im sukces. Zakosztowali Słowa Bożego, że jest dobre na przykład. Wielu ludzi ze świata przyjmuje prawdy Boże i stosuje je w małżeństwach, w rodzinach. Cały system coachingu opiera się na Biblii. Coachowie jeszcze niczego nie wymyślili, niż to, co jest zapisane w Piśmie Świętym, Starym Świętym Piśmie. Rozumiecie? Jeszcze nikt tego nie wymyślił. Ostatnio jeden z coachów takich w Polsce zrobił duże spotkanie coachingowe. Kiedy przyszli tam ludzie różni, biznesmeni różni, rozdał im szpadle i kazał im kopać doły. Wykopali doły. Leżały worki na trupy. Kazał im wziąć po jednym worku na trupy. Leżały kartki i długopisy. Kazał wziąć kartki i długopis. I powiedział tak. Najpierw wypiszcie wszystkie rzeczy, które wam w życiu przeszkadzają. Wszystkie wasze patologie, wszystkie wasze nieszczęścia, porażki, wypiszcie na tych kartkach. Oni je wypisali. Potem powiedział, a teraz weźcie kartki, włóżcie worki do ziemi i zapnijcie suwaki. I oni weszli w worki, położyli się w tych grobach,
a on chodził i ich zasypywał piachem. A potem powiedział, a teraz wstańcie, rozepnijcie worki, kartki zostawcie, jesteście nowymi stworzeniami. Coś wam tu przypomina? Ewangelia Jana, 3:16. Zakosztowali Słowa Bożego, że jest dobre. Czy to oznacza, że narodzili się z Bożego Ducha? Nie. Oraz cudownych mocy wieku przyszłego. Czym są cudowne moce wieku przyszłego? Na przykład słowo prorocze. Informacja z przyszłości. Iluż ludzi na tej ziemi otrzymało słowa prorocze? Iluś prezydentów, premierów, generałów. Na Łotwie, w kościele pewnym, jak rozpoczęło się przebudzenie, zaczęli nawracać się politycy. Łotwę nazywano, łotewski rząd nazywano w pewnym momencie partią kapłanów. Ministrem sprawiedliwości był narodzony z Bożego Ducha, wypełniony Duchem Świętym, zielonoświątkowy. Ministrem edukacji był baptysta. Rozumiecie? Prorokowali do rządu. Uwalniali słowo. Ludzie ze świata, prominenci światowi, doświadczali cudownych rzeczy w wieku przyszłego. Czy oznacza, że się narodzili na nowo? Nie. Co to znaczy, że gdy odpadli powtórnie, to oznacza, że wziąwszy to, co zostało im podane jako informacja o tym, że Bóg żyje, nie zdecydowali się na Jezusa. Te wersety nie mówią o nowonarodzonych z Bożego Ducha ludziach, ale o ludziach, którzy podeszli pod krzyż, ale nigdy nie przyjęli krzyża. Dlatego nie można ich odnowić. Ponieważ oni już nigdy w to miejsce nie przyjdą. Oni już tam nie przyjdą. Oni doświadczyli czegoś. Jest to pewien gatunek ludzi, który doświadczył czegoś, nie poszedł dalej i przestał być zainteresowany tym zjawiskiem. 9 werset mówi, ale co do was, kim są zaś w takim razie ci wy? No inni niż tamci. Tamci to jakaś grupa ludzi. A ci z 9 wersetu to inna grupa ludzi. Chociaż tak mówimy, mówi autor listu do Hebrajczyków, to co do was? Umiłowani. Jesteśmy przekonani o czymś lepszym. Zwłaszcza co dotyczy zbawienia. 6 rozdział listu do Hebrajczyków. Wersety od 3 do 9 nie mówią nam o odejściu od Pana Boga. Nie mówią nam o grzechu śmiertelnym. Mówią nam o grupie ludzi, która nie przyjęła Pana Jezusa, mimo że dostała znaki, cuda, manifestacje Bożej mocy, jednak aktem woli zdecydowała, że nie chce Boga. Judasz. Związki z... co? Judasz? Judasz nie miał z tym nic wspólnego. Znaczy to jest ta osoba, czy nie? Judasz nie miał z tym nic wspólnego. Są to ludzie ze świata, którzy otrzymawszy szeregi różnych informacji Bożych, nie przyjęli Jezusa jako Pana i Zbawiciela. 3. rzecz, żebyśmy mieli to z głowy. Ewangelia Mateusza, 12 rozdział, też lubianie, od 30 do 33. Tu jest już o wiele prościej. 12 rozdział,
30. Kto nie jest ze mną, jest przeciwko mnie. Kto ze mną nie zbiera, ten rozprasza. Dlatego powiadam wam, każdy grzech i bluźnierstwo będą ludziom odpuszczone, ale bluźnierstwo przeciw duchowi nie będzie odpuszczone. A jeśli by kto rzekł słowo przeciwko Synowi Człowieczemu, będzie mu odpuszczone, ale temu, kto by mówił przeciwko Duchowi Świętemu, nie będzie odpuszczone ani w tym wieku, ani w przyszłym. Pierwsza rzecz. Do kogo mówi Jezus tutaj? Do ludzi, którzy nigdy nie spotkali się z Bogiem. A dlaczego nie spotkali się z Bogiem? No bo przecież to jest czas przed śmiercią Jezusa i zmartwychwstaniem. Duch Święty nie jest dany, bo Chrystus nie jest uwielbiony. Skoro Duch Święty nie jest dany, to nikt nie jest przekonywany o grzechu, sprawiedliwości i o sądzie, nikt się nie rodzi z Bożego Ducha. Jedyną osobą, która ma czynnego ducha w tym czasie, to jest kto? Jezus. Ci wszyscy ludzie są martwi duchowo. Więc do kogo to słowo jest? Do kogo? Do martwych duchowo. Nawet się to rymuje. Do kogo to słowo? Do martwych duchowo. Ale pomijając to, że to jest do martwych duchowo, bo to jest grupa ludzi religijnych, która to grupa ludzi uważa, że zna Boga. Są to faryzeusze, sadyceusze, są to uczeni w piśmie, ówczesna enklawa religijna. Oni mówią, my znamy Jahwę. On nas wybrał. I przychodzi Jezus i zaczyna swój wywód od tego tekstu. Kto nie jest ze mną, jest przeciwko mnie. Kto ze mną nie zbiera, ten rozprasza. W ogóle na dzień dobry do nich powiedział. Wiecie, to bardzo w ogóle powiedział, mówi to do nich. I teraz mówi tak. Jeżeli wy nie rozpoznajecie we mnie Jahwę, to wy popełniacie grzech przeciwko świętemu duchowi Jahwę. Czym jest zawarta ta informacja o grzechu przeciwko duchowi świętemu? To znowu klasyka, nierozpoznanie Jezusa jako Pana i Zbawiciela. Proste jak drut. Nie będę prosił o podnoszenie rąk. Ilu z was znalazło się w życiu w takim stanie, że przekleło Boga? Ja pracuję z masami ludzi. Jak ludzie mi mówią, jak do mnie przychodzą, płaczą. Przeklałem Ducha Świętego. Przeklałem już idę do piekła. Mówi, uspokój się, mówi, nie histeryzuj, histeria jest gorsza niż faszyzm, usiądź. Mimo, sam fakt, żeś tu przyszedł i że cię to boli, oznacza, że masz wewnętrzny konflikt. Co to znaczy, że masz wewnętrzny konflikt? Że jakieś dwie natury walczą w sobą, w tobie. Zgadnij, kto tam walczy w tobie. Walczy w tobie twoja nowa natura, której nie można łomem z ciebie wyjąć. Po pierwsze, z kim ona walczy? Z twoim potępionym umysłem. W ogóle, ludzie, to się nie mieści w kategoriach logiki. Jak można myśleć, że się popełniło grzech śmiertelny i mieć z powodu tego wyrzuty sumienia i że jest się smutnym i w ogóle? To jakieś absurdy. Przecież już to, że ktoś jest w ogóle smutny, że coś zrobił złego, to świadczy o tym, że jest narodzony z Bożego Ducha. No przecież to proste. Tylko ludzie narodzeni z Bożego Ducha, tak, mają czynne sumienia. 100%. Jak popełniają grzech, to jest im przykro. Jest ci przykro, jak popełniasz grzech, no, to znaczy, że jesteś narodzony z Bożego Ducha. Tak, jak ci by nie było przykro, że popełniasz grzech, no to wtedy to ja mogę się zastanawiać, czy ty masz naturę owcy, czy ty masz naturę świń. No. Chcę, żebyście zrozumieli rzecz dogłębnie. Nie istnieje opcja taka, żeby odwrócić się od Boga, odejść od Niego, przegląć Ducha Świętego, zrobić coś takiego, że Bóg Cię odrzuci, czy Ty odrzucisz Boga. Dlaczego? Bo Ty jesteś jeden organizm z Bogiem.
Proszę bardzo, wyjmij se nerki, tak? Odrzuć nerki. No. To jest jeden organizm. Organizm. Aktem woli przyjmujemy Jezusa jako Pana i Zbawiciela, ale aktem woli nie możemy odrzucić Pana Jezusa jako Pana i Zbawiciela. Dlaczego? Dlatego, że to działa w jedną stronę, jak w silniku. Paliwo wchodzi, tak? No ale już nie wychodzi przez bak z powrotem. Tak? Tam następuje reakcja zapłonowa i już. Nie ma wyjścia. Skóra ci się poci? Poci ci się, woda wychodzi ze skóry. Ale wchodzisz pod prysznic, to ci się nie wlewa do brzucha, tak? Istnieją organizmy, które są jednostronne? Istnieją! W naturze to widzimy, tak? To, że coś weszło, to nie znaczy, że wyjdzie. Wiecie, jak wyglądają różnego rodzaju zamki zapadkowe? No kurczę, no. Wchodzisz do hotelu, tak? Z tej strony drzwi otworzysz, ale z tamtej już nie. Tak? Zwykła zapadka. Parę flaszek. A ludzie się zastanawiają, jak to jest możliwe, że się nie można, że to jest taki mechanizm duchowy, że on wszedł, a nie wyjdzie. No mówię, tak jak zapadka w hotelu. Jak zapadkę umysł skażony potrafił wymyślić, to teraz sobie wyobraź, co mógł wymyślić umysł doskonały. No ludzie. Zbawienie to zbawienie wieczne. Wieczne. A nie tam, no się teraz wyrzeknę, się wyrzeknę. I piszą tacy różni ludzie, nawet fajni bracia, nasi siostry, różne świadectwo. Mamy takie świadectwo, bo on się wyrzekł, bo on mówił w innych językach, to on się wyrzekł, a potem on odszedł od Pana, a to, że mówi w innych językach, to świadczy, że on był nawrócony. Ja mówię, człowieku, to, że ktoś mówi w językach, to świadczy, że ktoś jest nawrócony, no daj rzecz spokój. Ja nieraz mówię, uwalniałem kiedyś dziewczynkę, człowieku, kilku lat, dziewięć czy ileś, już nie pamiętam, lat miała mała, jak po japońsku do mnie mówiła, człowieku, demony przez nią gadały. Po japońsku. Mówienie innymi językami. Przecież z duszy się mówi innymi językami normalnie, człowieku. Co to za problem z duszy mówić innymi językami? Co drugie dziecko mówiło innymi językami, było małe? Przecież dzieci się tak bawiły. Nie pamiętasz? Ja się tak bawiłem. No wcale nawet demoniczne nie jest. Tylko sobie wymyślasz inne języki i po prostu ciebie zgadasz, no człowieku. A ludzie mówią, o, bo on mówił innymi językami, bo on w kościele był tyle czasu. Ty wiesz, że świn w kościele jest? Świnia na świni. I to i raz jakaś owca. Taka jest koniunkcja po prostu duchowa, ludzie. Za tyle lat głosimy Ewangelię po kościołach. Słuchajcie, to się ludzie, którzy byli lata w kościele, na moich spotkaniach życie Jezusowi oddawali. Taki przyjechał któregoś razu taki ewangelista do Polski. Dużo takie spotkanie było na Śląsku. Tam pojechałem na to spotkanie, bo tam... No pojechałem, no. I pojechałem, stałem na balkonie i tam patrzyłem na... Zagatą, wiecie? I w ogóle ci ludzie, co tam oddawali życie Jezusowi, no nie? To w 70% oddali już na naszych spotkaniach. No ale nie zapomnieli. W ogóle takie... Rozumiecie? Mamy... To jest Kongo. W kościele to jest normalne Kongo. I to, że ludzie chodzą do kościoła, to jeszcze nie oznacza, że w ogóle Jezusowi życie oddali. A potem taki człowiek odchodzi i się mówi, odszedł od Pana, odszedł, grzech śmiertelny. Nie ma grzechu śmiertelnego. To teologia, fikcja literacka. Rozumiecie? Fikcja. Nigdy nie odejdziesz od Boga. Choćbyś nie wiem, jak na wywijał. Koniec. Jesteś bezpieczny. Koniec głupie teraz. Trzeba uważać. Ja taki artykuł napisałem z liście do Galacja. W ogóle, bo wiecie, jak się wychodzi na wolność jak się wychodzi, nie? Wiesz, co to jest wolność w ogóle? Wolność polega na tym, że jawi się przed tobą taka masa możliwości, której kiedyś nie widziałeś. I to są bardzo różne możliwości. Ja o tym artykuł pisałem, nie? Dlatego jest napisane, że pod pozorem tej wolności nie popuszczaj ciała. Pod pozorem, bo to... Rozumiesz, to tutaj chodzi, ale to nie oznacza, że coś ci grozi na pułapie wieczności. Nic ci nie grozi. Chodzi o to, że ty, będąc Bogiem, tak,
Twoim zadaniem, twoim celem, kierunkiem jest przemieniać się na obraz Chrystusa z miłości do Niego, aby być świadectwem i wzorcem. I potem, żeby nagrodę dostać. Nagrodę w niebie nie dostaniemy, drodzy przyjaciele, za nic innego, tylko za formułę uświęcenia. Że nie ma na to czasu, żeby o tym rozmawiać, ale ja zaraz we wrześniu będziemy o tych rzeczach mówić. Natomiast chodzi o to, że dziś wbij sobie do głowy tą informację i nigdy się nie daj z tego wybić. Nigdy, nigdy, nigdy nie odejdziesz od Boga. Nigdy Bóg cię nie odrzuci, nigdy Bóg cię nie opuści i nigdy ty Boga nie odrzucisz i nigdy Boga nie opuścisz. Jeżeli będziesz na tyle szalony, że będziesz chciał pobujać się w świecie, rozumiesz? To się pobujasz i wrócisz znowu pod tron. Ja ci serdecznie życzę, żebyś nigdy nie chciał się bujać po świecie. Rozumiesz? Bo nasze życie nie jest w świecie. W świecie żyją śmiecie. Rozumiesz? My jesteśmy ludźmi królestwa. Tak? Królestwa. Królestwa. Trzeba iść do tych śmieci i przekonać ich, że są dla nich korony. Rozumiesz? Trzeba tam iść. Ale jako królowie. Jako ludzie, którzy są pewni tego, że Bóg jest z nimi. Którzy są pewni, że cokolwiek by się wydarzyło w ich życiu, to nic, nic nie odłączy ich od miłości Chrystusowej. Nic i nikt nie wyrwie ich z ręki Boga. Nawet oni sami. To trzeba mówić do ludzi. Ludzie muszą czuć się pewni. Pewni, tylko pewny, silny, zdecydowany Kościół jest w stanie iść do tych ludzi, którzy są w świecie i którzy żyją na śmietnikach tego świata. Tylko królowie mogą podnosić te śmiecie. Rozumiesz, o co tu chodzi? Tylko królowie. Musisz funkcjonować jako król w swojej mentalności. Wtedy nie ma kłopotu, że się będziesz schylał do stóp tych ludzi i będziesz im pomagał. Rozumiesz? Tylko tak. Tylko król może zanurkować w szambie. Rozumiesz? Tylko król, bo wie, że mu się nic nie stanie. A żeby ludzi w świecie łowić, no to trzeba w szambie popływać, kochani. Myślisz, że oni siedzą? W cudownych jacuzzi duchowych? Nie, ty siedzisz w jacuzzi i się pobelkujesz. Oni siedzą w szambach. Przypomnij, jak siedziałeś w tym szambie, tam było. Ja pamiętam, do tej pory smród czuję. Koronowo nie było. Bezpieczeństwo. Bezpieczeństwo. Czuj się bezpieczny. Nie daj się też wkręcić religijnym ludziom, którzy będą cię przekonywali, ale wiesz, uważaj. Ja pamiętam, jak się nawróciłem, przyszedłem do kościoła zielonoświątkowego wtedy. Taki człowiek mi uścisnął rękę, tak mnie ścisnął, że do tej pory czuję chyba. Ścisnął mi, bracie, trzeba trwać, potrwać. Ja mówię, o Boże. Ja ledwo chodzę jeszcze, wiesz, czy nie wiem, o co chodzi, mnie trwać każe, wiesz, jak tu trwać. Rozumiesz, o co chodzi, jak ja miękki cały. Potem się dowiedziałem, że to nie chodzi o to, żeby trwać. Potem się dowiedziałem dopiero. Później mi to przyszło, że to nie, że trwać. W ogóle wiesz, tak. Wytrwałość to nie na tym polega, żeby trwać, o tak. Wiecie, na czym polega ta wytrwałość? Żeby nie dać się z prawd Bożych wybić. Jeśli z prawd Bożych nie dasz wybić, to będziesz sukces odnosił. A nie, żeby trząs przed karą. Miłość nie ma bojaźni. Miłość usuwa lęk. Przed czym? Przed karą. To mnie non stop piszą. Bóg cię kara. Nie. Na pewno nie. Nie ukara mnie żaden Bóg. Nikt mnie nie ukara. Ten bezkarny. Jesteś bezkarny. Staniesz na sąd. Też będę wam o tym w pewnym momencie mówił, ale na sąd ku nagrodą, a nie ku karą. Wszyscy staniemy przed sądem Chrystusowym w niebie ku nagrodą. Rozumiecie? Ku nagrodą. Nie karą.
Nikt z nas nie stanie przed wielkim białym tronem, przed wielkim Jahwe, który będzie sądził i wrzucał w Gehennę. Nie, tam nas nie będzie. Mam wrażenie, że z nim będziemy sądzić. Coś tam się doczytałem. My będziemy na tym tronie. Rozumiesz? Nie dosyć, że nie staniesz na tym sądzie, to jeszcze sam na sędziego się załapałeś. Nie bój się i nie lękaj. Nie bój się i nie lękaj. Rozmyślaj o tych rzeczach. Wywalaj lęki. Rozumiesz? Jeśli upadniesz i diabeł przyjdzie do ciebie i powie, zobacz, co zrobiłeś, to powiedz, milcz. Nie masz żadnego prawa, żeby do mnie się odzywać. Jestem królem. Nigdy, nigdy, przenigdy nie odniosę porażki. Jesteś zjednoczony, jesteś jednej natury z Bogiem. Rozumiesz? I tak będzie na wieczność. I dlatego, posłuchajcie, to jest taki drogocenny skarb, te nowe narodzenie. To jest najważniejsza sprawa na świecie. Najważniejsza sprawa. Poświęć życie temu, aby ludzie rodzili się na nowo. Życie poświęć. Poświęć wszystkie pieniądze temu, żeby ludzie rodzili się na nowo. Największy prezent, jaki może człowiek dostać, to jest nowe narodzenie. Największy prezent. Nie przejmuj się też tymi z listu do Hebrajczyków, że oni oświeceni, doświadczyli tego, tamtego. Nie myśl, jak to możliwe, jak to możliwe. Już teraz wiesz, że to możliwe. To dawno przed wiekami zapisano, żebyśmy dzisiaj się nie martwili. Żebyśmy się nie frustrowali. Panie Boże, tyle mu mówiłem, może coś złego zrobiłem? Może nie tak powiedziałem? Nie. W ogóle jesteś światłem. Wiesz, o co chodzi? Światłem. Światłem jesteś, światłem. Oświeciłeś go, proszę ciebie, jak lampa. Tak? Oświeciłeś go. Nie chciał? Trudno. Jak on mógł? Został uzdrowiony, odszedł. No odszedł, a co? Już uzdrowiłeś mu nogi, to odszedł. Wcześniej jeździł na wózku, teraz odszedł, wziął zły wózek i poszedł. Na dobro mu zrobiłeś. Dobry człowiek jesteś. Rozumiesz? Tyle mu mówiłem, tyle słowa dostał, tyle w ogóle rzeczy przez to zyskał. I co? I co? I nic. I nic. Nie miał wyrzutów sumienia. Jest wolny jak dzik na zakręcie. Ma prawo odrzucić Jezusa. Tak?